Na dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, jak na podstawie tak zwanego programu pierwotnego można zapisać program dualny. Po co zapisać program dualny? Nie tylko dlatego, że każą nam to zrobić na ćwiczeniach czy na egzaminie, ale również, żeby w ogóle rozwiązać taki program liniowy, który ma więcej zmiennych niż tylko dwie. Jak pamiętamy, gdy są tylko dwie zmienne objaśniające, wybór metod jest bardzo szeroki. Rozwiązywania takiego, powiedzmy, programu liniowego zwykłego. Bo mamy czy metodę graficzną, czy metodę geometryczną na papierze. Dalej mamy Simplex albo w Excelu, albo na papierze i w komputerze, albo jakikolwiek pakiet, powiedzmy, do badań operacyjnych, albo dodatek Solver w programie MS Excel. I teraz, żeby zastosować jednak metodę graficzną, musimy zauważyć, że przy dwóch ograniczeniach, jakie tutaj w tym zadanku mamy, a czterech niewiadomych, czyli zmiennych decyzyjnych, istnieje możliwość rozwiązania takiego problemu metodą graficzną czy geometryczną, ale należy go przekształcić w tak zwany program liniowy, ale dualny. Nie jest to może nic skomplikowanego, ale jak wiadomo, wszystko trzeba przećwiczyć. Zasada jest prosta. Jeżeli mamy dwa wiersze, które mają aż cztery zmienne, to nam powstanie program, gdzie będą tylko dwie zmienne, ale aż cztery ograniczenia. I pierwsze ograniczenie będzie miało ułożone w wierszu liczby, tak jak tutaj lecą w kolumnach, czyli 0,3 i 0,4. I jeżeli w funkcji celu były te konkretnie cztery liczby, one staną się ograniczeniami brzegowymi w miejsce 60 i 120. I to się pokrywa z tym, co mówiłam, że były dwa ograniczenia, a cztery zmienne, to będziemy mieć cztery ograniczenia i tylko tutaj takie dwie zmienne. Oczywiście zapis musimy przejść na przykład z x-ów na y, tak żeby to nie był dokładnie ten sam program. Inne oznakowanie po prostu musimy stosować, ale pozostanie ten warunek, że nasze zmienne decyzyjne, w tym momencie dualne, będą musiały być nieujemne. Co w związku z tym dalej robimy? Jeżeli mówię, te elementy będą jakby pierwszą kolumną w ograniczeniach, a te elementy będą drugą kolumną w naszych ograniczeniach, ale w programie dualnym. Inaczej mówiąc, też te 60 i 120, które są warunkami brzegowymi po prawej stronie, czy tutaj ograniczeniami po prawej stronie, staną się współczynnikami funkcji celu, ale w programie dualnym. Czyli zaczynamy od tego, że nasza funkcja, aha, jeszcze jeden element, zmieni się całkowicie kierunek naszej optymalizacji. Jeżeli wcześniej przy jakichś ograniczeniach musieliśmy znaleźć najniższą możliwą wartość funkcji celu, to teraz będziemy szukali jak najwyższej wartości funkcji celu. I co jest ważne, współczynniki, tutaj te, powiedzmy, znaki, czy lewa strona będzie większa od prawej, czy odwrotnie, to właśnie ulegnie zmianie. Zawsze jest zasada taka, że na początek doprowadzamy do tej formy, że jeżeli ma być funkcja minimalizowana, to wszystkie znaki muszą być większe bądź równe, czyli minimum 60 czy 120, a żeby przekształcić w dualizm, musimy pamiętać, że taki znak przejdzie w odwrotny, czyli mniejszy lub równy. Tak samo tutaj, mniejszy lub równy. A więc, jak mówiłam, 0,3 i 0,4 pojawią się w pierwszym ograniczeniu i będą mniejsze, bo to był znak większy, to będzie teraz mniejsze niż 24. 24 to była pierwsza liczba, jaka się pojawiała u nas w ograniczeniu i dlatego tutaj jest wynik 24. Drugie ograniczenie niemal jest identyczne, bo to jest to 0,3 i 0,4, które były w drugiej kolumnie i stworzą mi drugi wiersz ograniczenia. I teraz, jeżeli te znaki tutaj były większe bądź równe, to teraz mamy mniejsze bądź równe i to musi być mniejsze bądź równe od 36. Kolejny element to jest 0,12 i 0,48 i to musi być znowu mniejsze po przemnożeniu przez y od 14,4. I ostatnie ograniczenie, tak samo bierzemy tutaj te liczby, tylko zapisujemy je nie w kolumnie, a w wierszu i musi to być mniejsze bądź równe od 27. I jak widzimy, tutaj oznakowanie stosujemy y.
I teraz jak funkcja wcześniej dążyła do minimum, to będzie dążyła teraz do maksimum. W odwrotnym przypadku, jeżeli funkcja w programie pierwotnym dążyła do maksimum, tu będzie dążyła do minimum. I 60 i 120 były to tutaj ograniczenia po prawej stronie i wpadają one do funkcji celu i stają się współczynnikami naszej funkcji celu. A co jest bardzo ważne, jeżeli te zmienne miały być nieujemne, to te również pozostają nieujemne. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.